Znaleźliśmy bardzo ładną miejscówkę, znaczy Kasia znalazła, pod nią zobaczycie. Natomiast nie mieliśmy możliwości się wyspać dzisiaj, bo jest sobota i od 7:30 pewien pan kosił trawę, więc po prostu i to zaraz koło naszego vana, wszędzie dookoła jeździł i tak bzi, bzi, bzi i cały czas kosił tą trawę. I normalnie obudziliśmy się, oczywiście zdenerwowani, ale ja się poczułem jak w dniu świra. Jakby ktoś olbrzymowi golił brodę z drutu. Panie! Tym chce pan golić to wszystko? Ja się czułem jak w dniu świra. Ten gość tam zawsze jeździł pod tym oknem i kosił. Masakra, no ja nie wiem, czy u was w tej miejscowości zawsze jest taki jeden pan, który o 8 albo o 7 rano w sobotę kosi trawę? Taka może praca. Nie da spać. On nie wiedział, że my tu spaliśmy. Nie da spać. No są przydomy tutaj, ludzie mieszkają. No więc ogarniamy się i idziemy na wycieczkę. Przez ostatnie kilka lat, przynajmniej 4, nie byłem ani razu u lekarza. Zawsze się leczyłem naturalnymi metodami, ale niestety chyba się starzeję, bo naturalne metody nie działają i zaczynam się sypać. Więc musiałem, jak widzicie, posmarować sobie, coś mi tu wyskoczyło na oku. Muszę sobie posmarować specjalną maścią, a ostatnio w ogóle byłem u lekarza 3 razy. Miałem 3 konsultacje medyczne z panią dermatolog, bo coś mi się dzieje ze skórą na dłoniach i tutaj na oku, więc dostałem jakieś maści i tak dalej. A od razu wam powiem przy okazji, że nie byłem u lekarza, byłem u lekarza, ale nie byłem fizycznie u lekarza, bo znaleźliśmy podczas kwarantanny, jak byliśmy na kwarantannie, to znaleźliśmy rozwiązanie, które jest idealne dla ludzi, którzy żyją na kwarantannie i dla ludzi, którzy podróżują, czyli przychodnia medyczna przez internet. Można normalnie znaleźć przychodnię medyczną przez internet, może się umówić na wizytę u dermatologa, u pediatry, u psychologa, u ginekologa, tam wszyscy po prostu są normalnie lekarze. No i wizyty są przez kamerkę, albo przez czata, albo przez telefon. My znaleźliśmy taką, która się nazywa Telemedico. Tak jak mówię, no 3 razy już konsultowałem się z panią doktor i było super. Bardzo miła, sympatyczna pani doktor. Drugiej nie widziałem, bo rozmawiałem przez czat. Więc jakbyście kiedyś poszukiwali lekarza będąc w podróży, to nie martwcie się, bo zawsze można znaleźć polskiego lekarza przez internet. Cały rok to działa. Bez kolejek. Oj, bez kolejek. A i bardzo szybko się umawiałem na wizytę. Nawet raz miałem wizytę tego samego dnia, jak tylko się umówiłem. Dobra, teraz śniadanko, co? Będziesz mógł robić śniadanko z tymi kremami, czy to ja mam robić? No, jestem, że tak. To już wysycha, wchłania się. Zepsuła nam się nasza kawiarka. Ostatnio zapomnieliśmy zalać wodą i się spaliła, więc w związku z tym no niestety wylądowała na... złomie. W tam niebie dla kawiarek. Zanim kupimy nową, bo chcemy kupić tym razem taką porządną włoską. Ratujemy się jak możemy, a że nie lubimy takich normalnych fusiarek tureckich, tak zwanych kaw, no to wypróbujemy filtry. Mamy takie filtry do herbaty. No i teraz dzisiaj tu jest kawa. Rzucamy. No i zalewamy. Ciekawe. Wygląda jak herbata. To będzie herbata, Kasia. No chyba się zaparzy. Zaraz zobaczymy. Mam najpierw zaparzyć jedną, żeby to sprawdzić. No nic. I za dużo. Ja to jestem. No nic. Zakochana, roztargniona. Tak. Przypomniała ci się miłość. Ona tu stoi obok ciebie. A pokażę tu jeszcze, pokaż to. O, tu nasze zdjęcie. Sprzed 5 lat. Wczoraj wygrzebałaś, a mam więcej, mogę wam jeszcze pokazać. Z takiego pokazać. Małego do takiego wielkiego samochodu. Bo wczoraj zrobiliśmy sobie taki wieczór, wzięliśmy sobie nasze zdjęcia ze ślubu i oglądaliśmy. No i wspominaliśmy. Patrzcie, patrzcie, jacy byliśmy młodzi i chudzi. No ale ten ślub był wyjątkowy tak naprawdę przez to, że mamy niesamowitą rodzinę i przyjaciół i to jest cała nasza ekipa przed kościołem, a tu cała nasza ekipa się bawi, nasi przyjaciele.
Super było. Bo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy uwielbiają wesela. Wiem, że dużo osób nie lubi, wykręca się od wesel i nie lubi łapać i tych obyczajów i imprez, a my po prostu z Łukaszem uwielbiamy wesela, bo bardzo lubimy tańczyć, zawsze bardzo dobrze się bawimy, obojętne czy to jest ktoś bliski, znaczy wiadomo, najlepiej te imprezy są jak są bliscy, ale nawet na takich imprezach, które gdzieś tam po prostu jacyś dalecy znajomi nas zaprosili, zawsze potrafimy się super bawić, no i uwielbiamy po prostu ten klimat i jedzenia, picia i zabawy do białego rana. Zostawiam Kasię, niech robi śniadanie, nie będę tutaj przeszkadzał, a pokażę wam, gdzie spaliśmy. Od razu powiem, że dodam to miejsce do Park Fortnite. Na chwilę kosiarze się zatrzymali, więc wam opowiem, że jest tutaj bardzo duży parking, jak widzicie. Jest to i to, i tu jest czyściusieńki, pachniusieńki, nowisieńki. Ławeczki, leżaczki, ścianka wspinaczkowa, czy no, takie dla dzieci, nie? Strumyk, niedaleko są pstrągi, hodowla pstrągowa, bo łowiectwo pstrągów. W każdym razie można kupić pstrąga, więc można sobie go to później ugrillować. Jest grill, są stoliki, plac zabaw bardzo ładny, tam właśnie pan kosi, tam za chwilę pokażę. Cisza i spokój. Dużym plusem albo minusem jest to, że nie ma totalnie internetu, ani New Mobile, ani taka druga karta, nie wiem, z jakiejś mamy sieci, nie działają tutaj, więc jest to plus, bo nic nie przeszkadza, można się delektować przyrodą. I jeszcze coś ciekawe, to tam na górze, na tych skałach, można wejść na górę, wracam na śniadanie. No, kawka się zrobiła. Dobra, mało aromatyczna, ale dobra, kawowa. Trochę przypomina, jak to jest Areopressa są kawy. Tak troszkę, no bo wiadomo, że to jest co innego, ale niezła. Ruszamy na wycieczkę i teraz mogę wam zdradzić, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Dolina Racławki. Racławka to jest ta, wydaje mi się, że to właśnie ta rzeka, która tutaj obok mnie płynie. No i będziemy sobie spacerować tą dolinką, jest podobno bardzo ładnie. Znalazłam to przez internet, szukając właśnie takich mniej oczywistych miejsc w naturze do zwiedzania w Małopolsce. No i gdzieś tam przy okazji trafiłam na to miejsce. Jesteśmy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, stąd te piękne skałki. No i pokażę wam, gdzie będziemy jeszcze spacerować. Tu jest tak fajnie przygotowany teren, jest dużo fajnych miejsc, a my idziemy tam dalej i tam jest właśnie zaznaczona Dolina Racławki. Tam zmierzamy. W maskach. O, Łukasz nie będzie dzisiaj nic mówił. Nie zakaszlał. Porwany. Okej, okay, ruszamy. Kasia mnie przywiozła w miejsce odosobnienia, czy w miejsce, gdzie miało być w ogóle, nie miało być ludzi. A tu jest parking załadowany, tam jest parking załadowany i tam widzimy jeszcze parking pełny. Ci się nie zmieścili. Dużo ludzi wyrusza. Wszyscy spragnieni spacerów, natury. Przez kilkanaście lat żyłem w Krakowie i nie miałem zielonego pojęcia o tym, że takie piękne miejsca są tak blisko, że można po prostu wsiąść w samochód, przyjechać 30 km kawałeczek za Krzeszowicami bodajże, koło Krzeszowic i można spędzić cudownie dzień przy strumyczku, spacerując z rodzinami albo samotnie. Bardzo ładne miejsce, polecam, bardzo mi się tutaj podoba.
Dobra, wróciliśmy już do vana. Kasia się przebrała w odświętną sukienkę, ponieważ będziemy dzisiaj jeść romantyczny obiad z grilla. A ja przygotowałem samochód do odjazdu. W międzyczasie poznaliśmy tych ludzi, którzy się tam wspinali. Powiedzieli, że nas oglądają i nas znają, więc pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jestem głodny, więc kończę na chwilę. Przyjechaliśmy z Łukaszem do restauracji, gdzie odbyło się nasze wesele. Jest to Skansen Smaków koło Krakowa, bardzo ładnie położony, z pysznym jedzeniem. Idziemy teraz na grilla. Pięć lat temu też mieliśmy grilla, zdecydowaliśmy się, że jedno z naszych ciepłych dań to będzie właśnie taki grill, który widzicie za mną. On był po drugiej stronie, tam gdzie jest ogród, piękny widok, piękna pogoda i wszyscy goście sobie wyszli na zewnątrz koło 19, chyba 20 nawet to było. No i jedli sobie grillka, kiełbaski, oscypki, ziemniaki i tak dalej. Ja trochę spróbowałem, pamiętam, że to było pyszne, natomiast Kasia nie miała okazji, no to skubnęła ode mnie trochę oscypka. Także Kasia dzisiaj spróbuje tego pysznego grilla. Gdybyście byli w jej okolicach Bali, za bądź Kryspinowie, to przyjedźcie tutaj, bo to jest naprawdę bardzo dobre jedzenie. Tutaj mieliśmy poloneza. Może wam wrzucę parę zdjęć albo jakichś ujęć. Tutaj był polonez, tańczyli wszyscy goście, wyszli na zewnątrz i tańczyliśmy piękny polonez. Ale było super. No, było rewelacyjnie. Ja już zjadłem. Mięsko było 10 na 10. Ziemniaczek był dobry, natomiast nie było tam czosnku, a reklamują, że jest czosnkowy, natomiast oscypek był za długo na grillu, on po prostu był nieciekawy, więc oscypek jest do poprawy. A Kasia, jak twoje smakuje? Pycha. Kasia zadowolona, Kasia jeszcze młynkuje. A mi się nastrój zdecydowanie polepszył, ponieważ byłem taki troszeczkę poddenerwowany godzinę temu jeszcze, ale jak pojadłem, to już jest. Popatrzyliśmy sobie na piękne widoki, jednak ludzi było tam zdecydowanie za dużo. Widać, że wszyscy są spragnieni tej pięknej pogody i przebywania na zewnątrz. Bardzo dużo ludzi przyjechało na zalew, więc znaleźliśmy troszeczkę mniej chyba znane miejsce i tam jedziemy w okolicach Zatora. Także zobaczycie. Będzie chyba pięknie, bo fajna miejscówka jest znaleziona przez Park Fortnite i ma bardzo dobre opinie. Także zobaczymy. Chyba dojechaliśmy na miejsce i jest bardzo ładnie. Super miejscówka, Kasia. No i zaczynamy świętowanie. Za te 5 lat. Za 5 wspaniałych lat. I za kolejne 5, 10, 5 w busie.